Cześć, tu Asia z kanału Magister na 5. Dzisiaj poruszymy temat, który może się wydawać nieco zagmatwany spis rysunków w pracy dyplomowej. Omówimy, dlaczego jest potrzebny, jak go stworzyć w programie Word, gdzie powinien się znajdować i dlaczego warto stworzyć go automatycznie. Jeśli jesteście gotowi, zaczynamy. Zacznijmy od pytania: po co w ogóle potrzebujemy spisu rysunków w swojej pracy dyplomowej? Spis rysunków to kluczowy element struktury pracy, który umożliwia czytelnikowi szybkie odnalezienie i zidentyfikowanie konkretnych rysunków w tekście. Zawiera numerację rysunków, ich tytuły oraz strony, na których się znajdują. Dzięki niemu nasza praca jest bardziej przejrzysta i uporządkowana. Teraz przejdziemy do części praktycznej, jak stworzyć spis rysunków w programie Word. To nie jest takie trudne. Pierwszym krokiem jest odpowiednie oznaczenie i opisanie wszystkich naszych rysunków. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, odsyłam cię do naszego poprzedniego filmu na ten temat. Link znajdziesz w opisie. Następnie na odpowiednim miejscu w naszej pracy wstawiamy wskaźnik, na przykład spis rysunków, który zazwyczaj jest oznaczany jako nagłówek pierwszy, aby był widoczny w spisie treści. Następnie idziemy do zakładki Odwołania Wstaw spis ilustracji. Z etykiety podpisu wybieramy rysunek i OK. Możemy dostosować czcionkę do takiej, aby pasowała nam do całości pracy. I gotowe! Nasz spis rysunków jest gotowy do użycia. Teraz, gdy mamy już spis rysunków, warto zastanowić się, gdzie go umieścić w pracy dyplomowej. Najczęściej umieszcza się go po spisie tabel. Ale zawsze przed aneksem, załącznikami. Dzięki temu czytelnik ma łatwy dostęp do spisu rysunków i może szybko odnaleźć interesujące go elementy. Pamiętajcie, że spis rysunków powinien być czytelny i estetyczny. Dlatego warto zadbać o odpowiednie formatowanie i układ. Dlaczego warto stworzyć spis rysunków automatycznie, a nie ręcznie? Tworzenie spisu rysunków w sposób automatyczny ma wiele zalet. Po pierwsze, jeśli wprowadzimy zmiany w tekście pracy, np. dodajemy nowe rysunki, usuwamy lub zamieniamy ich kolejność, spis rysunków automatycznie się aktualizuje. Nie musimy się martwić o ręczne poprawki i utrzymanie spisu zgodnie z zawartością pracy. Po drugie, automatyczny spis rysunków zapewnia spójność numeracji i formatowania. Program Word samodzielnie nadaje numerację rysunkom i tworzy odpowiednie odnośniki. Co eliminuje ryzyko błędów. Po trzecie, to duża oszczędność czasu. Nie musimy ręcznie przeglądać całej pracy i aktualizować numerów stron w spisie. Na szczęście wystarczy jedno kliknięcie, aby spis rysunków był gotowy do użycia. A przede wszystkim, taki spis wygląda bardzo profesjonalnie, wszystko jest równe i na swoim miejscu, czego nie da się osiągnąć robiąc to ręcznie. Niestety, nawet przy tworzeniu spisu rysunków mogą pojawić się pewne błędy. Jednym z najczęstszych jest pominięcie lub nieuwzględnianie pewnych rysunków w spisie. Czasami podczas pisania pracy dyplomowej możemy zapomnieć dodać nowo utworzone rysunki do spisu lub pominąć ich numerację. Na przykład, gdy dodajemy nowy rysunek w środku tekstu, ale zapominamy zaktualizować spis rysunków, aby uwzględnić nową pozycję, to może wprowadzić czytelnika w błąd, który będzie oczekiwał konkretnego rysunku na konkretnej stronie. Dlatego tak ważne jest regularne aktualizowanie spisu rysunków podczas tworzenia i edycji pracy dyplomowej. Innym błędem, jaki może się pojawić, jest nieprawidłowe numerowanie rysunków w spisie. Może to wynikać z braku konsekwencji w numeracji lub błędów przy użyciu funkcji automatycznego numerowania rysunków w programie Word. Na przykład, gdy dwa rysunki mają ten sam numer lub numeracja rysunków jest niezgodna z ich kolejnością w tekście. To może prowadzić do dezorientacji czytelnika i utraty czytelności pracy, dlatego ważne jest, aby zadbać o spójność numeracji w całym tekście i spisie rysunków. Aby uniknąć tych błędów, zawsze pamiętaj o regularnym aktualizowaniu spisu rysunków podczas pisania i edycji pracy dyplomowej. Sprawdź dokładnie numerację rysunków oraz upewnij się, że wszystkie rysunki są uwzględnione w spisie. Warto również skorzystać z automatycznych funkcji programu WORD do tworzenia i aktualizacji spisu rysunków, aby zminimalizować ryzyko popełnionych błędów. To już koniec naszego filmu. Mam nadzieję, że dzięki tym wskazówkom będziesz w stanie łatwo i skutecznie stworzyć spis rysunków w swojej pracy. Pamiętaj o jego znaczeniu dla czytelności i uporządkowania tekstu. Tworząc spis rysunków automatycznie, oszczędzasz czas i unikasz błędów. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, daj nam znać w komentarzu i nie zapomnij o lajku oraz subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Magister na 5. Pisanie pracy dyplomowej nie należy do prostych czynności, w szczególności od momentu, kiedy każda praca sprawdzana jest w jednolitym systemie antyplagiatowym. Bardzo ciężko jest napisać dobrą pracę, a do tego bez plagiatu. Zastanawiasz się, jak możemy Ci pomóc? Sprawdź nasz kurs Pisze bez plagiatu, który pomoże Ci napisać pracę od A do Z bez ryzyka plagiatu. Sprawdź sklep magister na 5, gdzie znajdziesz setki materiałów pomocnych na każdym etapie pisania pracy. Potrzebujesz szybkiej pomocy związanej z pisaniem pracy bądź poprawą plagiatu? Napisz maila lub zadzwoń. Podobał Ci się materiał? Kliknij subskrybuj. Powodzenia w pisaniu pracy!